Niech rozpocznie się quest, jeszcze. Let's go. Niech rozpocznie się quest, let's go. To jest Kopernik, wiesz o tym? Ej, ej, what? Masz coś innego? Tak. No dobrze. Po raz pierwszy zauważyłem, że tutaj są na starcie dwie opcje. Więc normalnie jest my face to the North Star, a tutaj jest my back to the North Star. A. Dobra, czyli myśmy to już Adrianek słuchali, bo on tu tak bardzo ładnie opowiada tak, i wszystko tak, ten... Ale powiedz mi Tadek, czy tylko tak, bez spoilerów, to te ostatnie strony, czy dobrze rozkminiamy, że gdzieś jest figurka i musimy te dwa kamienie, tak, znaleźć i je wsadzić? Tak. Znaczy mi się wydawało, że najpierw lunetę, tak? No nie, ale najpierw nie, to jest, lunetę, ale tak. To jest końcowy jakby etap, czyli musimy tą figurkę potem i te kamienie wsadzić, no to okej, to lecimy. I te kamienie się wkłada, jest taka bardzo znana Uncharted Island, taka nieoznaczona wyspa, która jest w tej grze od samego początku, od Alfy jeszcze. Myśmy ją znaleźli jeszcze w Alfie i było takie, what? Siema Hazel. Dobrze. Jeszcze raz przepraszam mojego streamka za ten, znaczy czatka za małą interakcję, ale dzisiaj będzie mała interakcja. Jest interakcja z panem Bonkolem teraz. Potem będzie czatek ten, weź. Będzie streamek z załogą moją, więc... Dobra, to teraz tak, zaczynając tutaj, jak to się powinno po Bożemu, czyli od początku, musimy znaleźć, rozumiem, urządzenie, które pozwoli nam śledzić te gwiazdy. Tak jest. I tutaj mamy informację, że to jest back to the north, wtedy było faktycznie front. Face to the, no właśnie. Problem jest tak, jest dzień i jest mgła. Wyspa jest niedaleko od nas, tak? Czyli patrzymy na mapę, na mapie jest jedna wyspa na południe od nas i jest niedaleko. Pokaż mi ją. Chcę to chodź zobaczyć w ogóle. No, Twin Groves. No, to mnie tylko to. Twin Groves. Twin Groves, dobra, sprawdzamy to. Ona jest na równej południu. Taki południowy zachód lekki, to jest południe przez południowy zachód, o. Ale niech będzie, no nie widzę lepszego kandydata, zwłaszcza, że tam jest napisane, że ten, że wyspa jest niedaleko od nas, nie? Dobra. Dawaj, na południe się obracaj, pan. Ja wejdę na ten. Będziemy mieli wiatr w plery. Oj, przyfasolimy chyba dupą. Tam nic, to otrze się lekko. No dobrze, jak dopłyniemy do tej wyspy, to będziemy musieli znaleźć trzy części tej lunety? Nie, zobaczysz. Przeczytaj sobie, zobaczymy, co to jest. Zobaczymy. Znaczy, tam jest napisane, czekaj. We saw the island where we parted, not far from here. Znaczy, one nie, small no, island made of two. Znaczy po prostu z obrazka wnioskowałem, bo faktycznie w tekście jest napisane, że po prostu zakopali całość w jednym miejscu, ale... Ale na obrazku tak jakby są trzy części pokazane, które się gdzieś tam łączą z tą lunetą. Chyba, że to jest tylko rozpisane teoretycznie, nie, jak ta luneta działa. Jest jeden przedmiot tylko. Dobra. Ja jestem na dachu, znaczy ten, na bocianim i patrzę tutaj i widzę stąd pięknie wszystko. No ale nie widzisz... widzę wyspy jeszcze. No właśnie. Nie no, ale generalnie jest dobrze, w sensie widać coś, oj, tak? O właśnie, o kurde, to trzeba będzie zwolnić zaraz. Nie, olej go. Nie, bo wyspa już o, zaraz będzie. To jest wyspa. No jest, rzeczywiście. Jest przed nami centralnie. Skręcam. I trzeba kręcę będzie kotwicę prawo, zaraz. A ja w lewo akurat. Pilnuję kotwicę, pilnuję kotwicę, pilnuję, pilnuję. Czekam. Jeszcze nie rzucajcie. Spokojnie, czekam na sygnał. Oj, chyba pieprzniemy. Oj, może... Pieprznęliśmy. Dobra, można rzucić już w sumie, bo to co... Możesz rzucać, tak. Rzucam. A idę naprawiać. Dobra. Ja też. Ja wylewam. Dobra, naprawiam, szukam dziury. Dobra, jedno naprawiłem, nie wiem czy mamy więcej. Ale więcej chyba nie mamy. To się leje, to jest tutaj. A, jeszcze tutaj, no. Dobra, śliczności. Jesteśmy na wyspie. Tu jakieś szkielety są na brzegu, ale to... No, także jestem na wyspie. Dobra, co mamy dalej? Mamy już... Dawidek, zaufałem ci. Nie. In case my captain Briggsy needs it. We need dobra. A tree between the two largest rocks. Między dwoma największymi kamieniami. Tak, tak na wyspie. To chyba z tej strony jest, tutaj. Tutaj są takie dosyć... Od razu mówię, nie robiłem tego. Za każdym razem, kiedy dobra. Zrobię to, left robimy, in to the było w innym case miejscu. Briggsy needs it. Będziemy between the two largest rocks. Dobrze. Chyba tutaj mi się wydaje.
Tutaj jest tu dwa to największe jest, kamienie i drzewo. Ogromny. Tutaj chyba. Nie. A tu, bo ty... A nie, Adranek, bo tam są jeszcze, zobacz. No, no, no. Tam, a, tam są jeszcze kamienie. Bo ta wyspa to jest z dwóch części, myśmy poszli na z mniejszą. Z dwóch części jest, no. No i tutaj są dwa największe, tylko... No może, wiesz, może być po takim skosie, po kurde, na całej długości. Mam! A, faktiko, dawaj, kopiemy. A co jak tam jest stary Arka Przymierza? Człowieku, tam w jednym z tych się wykopuje trumnę. O yes. Jest to najśmieszniejsza rzecz na świecie, po nocy w ogóle, żeśmy to wykopywali, jakiś, wiesz, ciemno jak w dupie. Światło księżyca i dawaj tam. O, jest. I rozumiem... No i dobra, i teraz weźcie, wyjmijcie lunetę. Wszyscy mają to, tak? Ona jest tam. Ej, to Stadek, to można normalnie do śmieci wywalać, to się nie przydaje w ogóle, bo tego nie da się sprzedać, tych skrzyń, nie? Nie, ale możemy do niej wkładać różne rzeczy, więc... Tak, 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 które potem znikają, wiem. Ja już to... To jest... Szalupka jest, ej! Ja nie, ja nie pcham, ja nie płynę tym, ja nie mam nerwów do tego, żeby ją ustawiać. Dlaczego? Daj jest spokój. Uwielbiam. A w ogóle jest sens, żeby zabierać tą skrzynię całą? Może. Znaczy w sumie no, można by było jakieś tam jakieś takie ułatwienie, jakieś że czaszki. Można zbierać tam. No, no, no. Jest ułatwienie, gdy na przykład możesz za jednym razem trzy czaszki przenieść tam jakieś, nie? To jest ułatwienie. Co robi Arka w garderobie? Przymierza. Oj. Suchary, leco. O. O, pchanie poszło. Zaraz będzie, już można. Czekaj. Czekaj, nie pchaj. Płyną surferzy. Ale statek wygląda. No, Didi Pączek, kurde, list to jest żartowniś. Takie żarty to wiecie, w niedzielę. Niebezpiecznie po obiedzie jeszcze, żeby wam brzuch nie pękł. Dobrze. Rozumiem, że noc się zaczyna. O! Ty, jak ja teraz z tą lunetą, to się tworzą pełne... Ja. No, no, aha. Dokładnie. Zobacz sobie, spójrz na jakiś taki kształt. O, to nawet obrazek się pokazuje. To... Kraba no. Znalazłem. I dźwięk nawet jest jeszcze odpowiedni, żeby było wiadomo. No i dobra, i teraz zobaczcie dalej w opowieści, co się dzieje. Rekin, dobra. Co my mamy w opowieści? Mamy tak, mamy wszystkie rozpisane konstelacje i teraz, co jest ważne, to zwróćcie uwagę, to hint taki, tak? Sleeping, dobra, no, Obsidian. Nie, tylko jedną rzecz, tak? Konstelacje mają opisy i to jest też ważne. Dobrze. Jedziemy dalej. Przejeżdżamy, mamy dwie zagadki, Sea Queen's Promise i Lost an Eye. Dobra, czyli Castaway Isle, pewnie tam się kierujemy, tak? Tak mi się od razu wydaje, bo stamtąd, gdy na inną wyspę podróżujesz, no kierując właśnie się sylwetką babki, to potem na sylwetkę dzika i powinno być. Dobrze to no rozumiem? No dobra, to tak, to poczekaj, to spójrzmy w takim razie, bo... Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, która też nie jest spoilerem, to jest akurat ten. Konstelacje nie zmieniają lokacji na mapie, znaczy na niebie. Konstelacje są zawsze w tych samych miejscach. Czyli wystarczy, że zobaczymy, w którą stronę jest konstelacja i będziemy wiedzieli, w którą stronę płynąć z tej wyspy, którą mamy na początku, czyli z Castawaya. Więc musimy wypatrzyć syrenkę teraz. Jak patrzcie się na niebo i wypatrujcie syrenki. A ona nie jest na mapie, ten ta Castaway zaznaczona? No właśnie, chyba najpierw musimy pójść no na Castaway Isle. Jest, dlatego właśnie ja sobie ją szukam. Guys, jeżeli... musisz ją znaleźć, bo musimy zobaczyć, jak płynąć na syrenkę od niej, a teraz musimy znaleźć syrenkę. Nie, dlaczego będzie... Tadek tak uważasz? Znaczy no bo... niełatwiej jest najpierw wyspę znaleźć i potem stamtąd syrenkę? No ale po co płynąć na wyspę, skoro możemy popłynąć od razu do celu, rozwiązując tę zagadkę tutaj, w tym miejscu. Nie musimy jej rozwiązywać. Dobra, tam. To jedno ważne pytanie. Czy każdą konstelację można zobaczyć z byle jakiego punktu jeszcze na jeszcze raz, tak. Jak już powiedziałem, konstelacje nie zmieniają dobra. Pozycji. No to gołdzik w takim razie byś chciał od razu. Czy nie? Nie, nie. Najpierw musimy syrenkę, zobaczyć jak jest syrenka, bo tam jest jedna wyspa, a druga wyspa ale jest jak, ale w jakim... Dobra, ale powiedz mi... jaką mam pewność, że ja po drodze nie wejdę na inną wyspę, płynąc do syrenki? Co, on będę miał idealnie nad głową wtedy? No, pierwsza wyspa na syrenkę i potem pierwsza wyspa na dzika. Więc ja znalazłem już syrenkę. Syrenka jest, już wam mówię. Nie to. Wyjmijcie kompasy, to jest na north... North by northeast, czyli pomiędzy north and northeast.
Tak mniej więcej jakieś 70 stopni do góry, jak się spojrzy. Patrzcie, tam. To jest ta. Tutaj jest gdzieś, czekaj, gdzie ona była. O, jest, North by Northeast. Chmura jest obok niej, taka mała. Jedyna teraz tam na niebie. Widzicie? Ona jest nad nią. Widzisz, Bunkol? Szukam. Trochę w lewo bardziej, w lewo, do góry. Czekaj, coś jeszcze jest bardziej. Jakiś? Patrzę. W lewo jeszcze bardziej. Nie, to jest ten Shoutbreaker. O, minąłeś. Bardziej w prawo. To jest ośmiornica. O, tu, jest chmura, widzisz chmurę? No. Nad chmurą zaraz. No. Po lewej stronie nad chmurą. Wiem, że po lewej stronie nad chmurą. Tylko to wygląda, to jest syrenka? Ona wygląda jak ten Shoutbreaker trochę. Nie, to jest syrenka. To ja jeszcze zobaczę w książce. To jest syrenka na bank. No ma ogon syrenki. Ale górę masz rację, że wygląda jak ten. Nawet śpiewa, jakbyś się na nią spojrzał, to słychać taki śpiew. Ty lubisz śpiewać, Bunkol. Czyli to jest North by Northeast. Jaka była ta pierwsza? Pierwsza co? Była syrena, a drugi był dziś. Nie, Castaway Isle. Castaway Isle, tak. Castaway Isle. Castaway Isle. Zawsze zapominam, kurde, idę na szok. Dobra, i dzik jest po prostu na chmurze. Tej takiej właśnie na... O, jest. Mówię, gdzie? North by Northeast, czyli to jest Shipwreck Bay, a z Shipwreck Bay musimy płynąć na... Jak jest dzik? A na Northeast. Na Northeast, na chmurze, dosłownie. Northeast. Na tej takiej wielkiej chmurze, co mamy na Northeast. Tak, widzę. Dobra. Ja tam płynę. Northeast. Poczekaj, to jest Shipwreck Bay na Northeast. Dobra, to jest Isle of Last Words. Pokaż to. Pokaż mi, bo ja muszę do tego dojść. Zobacz. No. Popatrz. Masz Castaway Isle, tak? Z niej mamy płynąć na North East. Czyli gdybyśmy tam byli, na North East... To jest do góry i w prawo. Trochę to może być albo Crooked Mast, ale... Ale nie, bo to jest bardziej North by North East niż North East. W sensie to jest na pewno bardziej na lewo niż na prawo. Bo tak pokazuje syrenka. Dobra. Płyniemy no i później z tamtej płyniemy na North East centralnie i to będzie Last Words, najbliższa wyspa, bo to jest zawsze pierwsza wyspa. Znowu jest mgła. Aha, ale czekaj, bo my mówiliśmy o teraz bezpośrednio o tym dziku? Tak. Myśmy dzika, znalazł Adrian dzika. No to North East. Dobrze, no to czyli dzikiem nie jest Shipwreck, tylko ta następna. Tak. No, dobra, to czaję. Shipwreck Bay jeszcze musimy na North East płynąć, tak. Okej. Okay. Pomagam z żeglami. Dojdź, Dawidek, on to robił. Znaczy, robił to Tadek, ale dostaliśmy taką wariację, że... No nie, że nie robił. Nie robił, że robił, znaczy generalnie mechanikę, wiem mniej więcej o co chodzi. A Tadek jest taką osobą, która lubi pomagać. Sam. No tak, ja rozkminiłem, tylko że Tadek jest osobą, która generalnie zastanawiam się, czemu jeszcze nauczycielem nie jest. Może dlatego, że mało zarabiają. Tak. No właśnie. Tak, absolutnie tak. Ej, Bunkol, ale jest spoiler free? Daje ci się wykazać? Bo jak ten, ja się mogę zamknąć i możesz zrobić wszystko sam. Nie, no to twoja obecność jest bez sensu wtedy tutaj. A, i tam jest jeszcze jedna rzecz na tym. No. Się uwaga. Co tu jeszcze byśmy widzieli? No, co tam jeszcze jest? Znaczy, nie wiem, są jakieś rysuneczki, które... Alfabet Morsa to jest? Tak. Nie, to jest w ogóle... Też myślałem, to była moja pierwsza... Nie, a wyście rozkminiali? Wpisywaliście tak, to? Tak, próbowaliśmy je rozkminić, nie, one nie mają związku. Za to jest bardzo zabawny żarcik po lewej stronie, bo są fazy księżyca. I dupka? Cycki? Czy co to jest pełnia, że... To jest dupa, dlatego że po angielsku pełnia to jest full moon. Tak, full moon, pełnia, ale zresztą się mówi tak, że dzisiaj będzie pełnia, jak ktoś tyłek wypina, nie? Ej, płyniemy na południe, a mieliśmy płynąć na lewo totalnie. Na lewo North totalnie. Miał być. Dobrze. North East musisz płynąć teraz, tak? Centralnie North East.
A co ja wyjaśniłem, że obecność tatka by nie miała sensu? Nie, no właśnie chodzi o to, że tatek sam zaoferował pomoc, jakbyśmy mieli z czymś problem, więc chodziło mi o to, że gdyby na przykład nie, miałby być z nami tylko po to, żeby nam, nie wiem, żagle robić czy coś, no to by było bez sensu, tak? A, nie, że a z drugiej strony, opluje, tak jak właśnie powiedział Bonkol, ja tego questa niby robiłem, ale tego akurat nie robiłem, bo tej wariacji nie znam. I na przykład nie mam pojęcia, gdzie jest ten kamień, do którego teraz zmierzamy, bo nie znam tej lokacji. Musimy ją sami odkryć. Znaczy dobrze, dobrze jest też mieć osobę, tak, która mniej więcej nas nakieruje, bo jakbyśmy mieli teraz krążyć 3 godziny, tak jak ostatnio w sumie za tą lunetą lecieliśmy, no to też jest słabe. No właśnie, to jest o tyle fajne, że jak już... Sponio jest rozwiązywać zagadkę, ale nie sponio jest rozwiązywać ją na nie tej wyspie, na której się powinno być. No bo tak, wtedy tak. Nigdy jej nie rozwiążesz i tracisz w pewnym momencie nadzieję w ogóle na cokolwiek. Dajcie żagiel pod wiatr, bo płyniemy pod wiatr. A dobrze, żagiel, go! Antyklimatycznie. Sea of Thieves potrzebuje Windows 10, tak, absolutnie. No, nie działa. Ja próbowałem nawet, mając jeszcze wtedy 7, to no, musiałem zainstalować, żeby Sea of Thieves działał 10. Zaśpiewaj coś Adriankowi. No nie wiem, coś bym mógł zaśpiewać mu. No, nie wiem, co Adriankowi. Adrianie, nie... Nie, nie potrafię śpiewać to. Nie smuć się już, Adrian. Wszystko będzie. Ja jestem wesoły, tylko po prostu kwestia jest taka, że jak mam używać mózgu, to mogę albo mówić, albo używać mózgu. Nie, a, że teraz. To nie jesteś multitasking. Nie. Nie wiem, czy w lewo, czy w prawo odbijać, chyba w lewo. A nie, bo shipwreck to jest to właśnie przed nami chyba, tak? Czy pójdzie mi Sea of Thieves? Jedziesz, Bonkot. A nie, teraz nie mam weny. Bo jest... No. Tak, jak będę miał wenę, to zaśpiewam ci z nienacka. Ja cię zdisuję tam, mogę cię poobrażać trochę, nie? Tak. No, można. A co inaczej obrażasz, ale to nie jest obraza, to bym po prostu mówił jak jest, jak jesteś stary. Nie no, fachowy list to jest fachowy list. No ale nie, no, bo teraz ty wiele to obrażasz w żart i w obrażanie, nie? Potem powiesz, że o, Bonkor mi powiedział, że jestem stary, obraził mnie, kiedy ja mówię prawdziwą, że mówię prawdziwą rzecz. Ale wiesz, ale insult komedii to też jest sztuka, obrazi kogoś tak, żeby on też się uśmiechnął. Żeby mu nie było smutno, nie? No i żeby mu nie było smutno. Dalej pomiędzy kamieniami tutaj. No, na pewno. A to jest arena tutaj, to wiecie. To czemu arena? No to są budynki areny, to po prawej. A to ja, ja grałem tylko raz czy dwa razy, wiesz? Fajna jest arena. Ej, jakbyśmy teraz tak weszli na tą arenę z otwartego świata, to moglibyśmy przejść do tego trybu? Nie, to nie, tak nie działa. Nie da się, nie. Powiedzcie, teraz wrócę i idę po kawę. Co to ma małe wygra... A nie ma czegoś takiego w jakiejś strony jak... czy mi pójdzie? Jest chyba takie, nie? I na przykład wpisujesz swój specyfikację kompa i na przykład czy pójdzie ci ta gra i ta gra i ta gra, no. Can I run it? Właśnie, jest coś takiego jak can I run it. Siema Barto. To weźcie sobie coś takiego w ogóle sami tam sprawdzajcie, bo... Pamiętaj, że streamer, to, że używam komputera jakiegoś za ileś tysięcy, to nie znaczy, że ja się w ogóle znam na tym i na wymaganiach i wszystkich gier, które istnieją. Dobra, o, to poczekajcie, to a propos tego, to jeszcze jedna rzecz. Bo to co żeś powiedział, to jest taki obiegowy żarcik w, no w game devie i generalnie we wszystkich jakichś tam programistycznych kręgach. To jest jak powiesz do programisty informatyk. No. Dlatego, że wszyscy zakładają, że tak. Pracujesz przy komputerach i umiesz programować, to możesz też naprawić komputer tak. Babci. Tak. Tak. Dokładnie, więc jak chcesz wkurwić dobrze programistę, to powiedz do niego informatyku. No, ale najprościej na przykład rodzice czy starsze pokolenia, no to tylko to im coś powie, tak? A nie deweloper, twórca gier, tylko a on pracuje przy komputerach, to informatyk. No tak. Starsze pokolenie, no chyba, że są pokolenia, które chcą się nauczyć. Wiesz, o co chodzi? Bo na przykład moi rodzice, to ja byłem w szoku, jak w ogóle potrafili na komórce obsługiwać internet.
bo oni zawsze wychodzili z założenia, nie dlatego, że na przykład nie mieli dostępu do tego, bo ja miałem komputer, albo ten, tylko nie odczuwali potrzeby. Przez to były takie sytuacje, że chyba dopiero rok czy dwa lata temu zaczęli korzystać z przelewów takich przez internet. Aha. Wszystko chodzili do banku i na pocztę. No i mi moja matka ostatnio zakomunikowała, że założyła sobie konto na Twitchu i umarłem z radości. Żeby cię najwyżej skomentować, tak? Żeby oglądać Polsat Games. Nie, ona nie wiedziała, że nie musi zakładać konta, żeby oglądać. Żeby. Ale nie ma znaczenia. No dobra. Ważne, że się postarała. Znaczy nie, no naucz ją jeszcze jak się followuje i powysyłaj tu po kanałach. No. Muszę jeszcze ją nauczyć jak się sabuje. O, to jako pierwszą rzecz. A kartę może ma, więc na pewno ma, no to wiesz. To raczej oni są na moim utrzymaniu niż na ich. Więc. Dobra, ej, płyniemy przez te skały, tak troszkę na prawo, bo musimy przez nie przepłynąć. Jak to dobrze z kompetentnym sternikiem pływać. Ale no na prawo to na prawo, a co ty, z kim ty płyniesz? Specjalnie dla was założyłem moją magiczną czapkę super, super unika. Widzę, piękna jest. To jest czapka. A co ci się stało na twarzy, że taka zielona? Ej, to tutaj, to małe, tak? Gdzie arka jest? To jest chyba tak, to jest to przed nami. A to nie jest to, że jest zatopiona jaskinia? A nie, to jeszcze nie tutaj. Ale w ogóle my przepłyniemy między tymi skałami. Nie, tutaj zatrzymujemy się, dawaj. Zwijamy żagle. Okej. Ja kotwicuję, bo tu tak płyniemy na wprost. Cześć, pan Lisiu! O, i beczki. No. Chyba nie... Nie, daleko leci ten harpun nawet. Dobra, i teraz tak. Co jest napisane tam przy tym, że gdzie mamy znaleźć ten kamień? Dobra, daj, czekaj chwilę. Teraz my rozwiązujemy, dobra? No. Czekaj, tato. No właśnie, nie chcę wam mówić, bo ja się domyślam, dobra. Ale nie chcę mówić, gdzie to jest. I teraz tak, my jesteśmy pod dzikiem. A, my jesteśmy tak. I stary dzik. Angry in winter, tame in spring. Czyli nie, jest... Nie. Ale tak dobra, ale patrzymy za daleko, to jeszcze tutaj było, tak? Na stronę z tymi zagadkami. To z tą zagadką konkretną. A, z tą zagadką, to przepraszam. Mhm. To już tutaj. A, to przepraszam. Just beyond the point, the price the fell. The price fell. No dobrze. Co to oznacza? Co to oznacza, że... Tadek? No to generalnie może być... O, to ja chyba wiem. No. No, Dawidek, dawaj. Pa. Ja nie mogę powiedzieć na głos, bo ta już rusza. Nie, ja się nie odzywam, sobie tutaj wyciągam rzeczy z beczek i się doskonale bawię, bo ja uwielbiam aprowizację robić statkowi. Mamy w ogóle 100 desek, kurde, sztos. No jest dużo desek, byśmy zebrali. Dawidek 2000 IQ on. Więc tak. Tłumacząc z języka no, starych ludzi na młodych, wiemy, pięknych, czyli jest pod punktem, gdzie co? Price, nie, price to było co? Just beyond the point, beyond to jest poza. Poza, below to jest pod. Aha, faktycznie. Czyli, że skarb wypadł poza wyspą, poza celem, poza point. Cóż mogę wam powiedzieć? Go nur. Dawidek, wyjmuj wiertło, musimy się przekopać pod wyspę. Kurde, a może... No, dobre. Co, ty wziąłem ten... Nie przejmujcie się, przypadkiem był quest tutaj w tej. A tak wiesz, tam se expi, nie? No ja tutaj lutuję beczki. Dobrze kombinujesz, Bąkolu. Sprawdzamy, ale. Czy... O, czekaj, muszę wypłynąć. Dobrze kombinujesz, ale...
Ale. Nie łap mnie! Nie łapię cię. Zbieram te beczki. A to naprawdę tam są beczki? To trzeba żeś pozbierać to wszystkie. W ogóle ten harpun do łapania graczy to jest najlepsza rzecz na świecie. To jest eleganckie. Tak przydatne. Możesz ratować kogoś, nie? No. O Jezus, ale to jest tych... skarbów. Adrenek? No ja tak, wiesz, czuję, tak że on nas tutaj zaciągnął tylko po to, żeby sobie beczki połapać, wiesz? A Dawidek, a co jeżeli tak naprawdę to nie jest ta wyspa i to jest tylko taki test naszej inteligencji, żebyśmy stwierdzili, że ej, Tadek, ale to nie jest ta wyspa. A co jeżeli to jest ta wyspa, tylko on właśnie chciał pomyśleć, żebyśmy myśleli, że to nie jest ta wyspa? A. Fakt, nie wiadomo. A co jeśli to jest ta wyspa? A co jeśli Tadek nie istnieje tak naprawdę, tylko jest poza materialną jest jakąś, kurde, ogóle, no właśnie, tak. Jakimś hologramem? Kiedy ten akcent jest? Tadek jest botem. Góra, tak, o właśnie, bokiem. Góra to dół, pamiętaj, tak jak ten. Góra to dół. Just beyond the price. Dobra, teraz tak, ja szukam, ja rozumiem to w ten sposób, teraz powiem, co ja sądzę, ale to wcale nie jest prawda, nie musi być prawda, że beyond the point to znaczy, że poza, czyli że z drugiej strony jakby patrząc od strony, którą płynie, której, z której płynęliśmy. No to żeś wymyślił. No to sprawdź. W wodzie. A kurwa! Rekin mi gryzie w dupę. A to Adrian nurkował i nie znalazł, więc wejścia szukać nie dalej. Widziałem, no wejścia do. Nie wejścia, to będzie leżało moim zdaniem leżało. Gdzieś na dnie. Nie, nic nie leżało. No, chyba że ślepy byłem, ale. Kurwa. Nie, to się nie pewnie mieni niesamowicie mocno, także. Znaczy widać taki, to jest takie jak te wszystkie skarby, co się mienią z daleka, tylko jest czerwony taki. Czerwona poświata. Swoją drogą jestem ciekaw, jak oni to zainstancjonowali, że ktoś nam tego nie podwinie na przykład wcześniej. No właśnie, może ci podwinąć, to jest najśmieszniejsze. I to aż się zrespi, tak, następne. Spotkaliście już, którzy robili ten sam quest w tym samym miejscu? Ja go tutaj nie robiłem. Ale nie, ogólnie znaczy ziomeczków nie... w innym questie. Znaczy wiesz co, spotkaliśmy się parę razy i koledzy się spotkali z ziomami, którzy pływali za tymi questami i nawet dostali od nich w pierdzie, w sensie zrobili questa, tam ci ich zabili i zabrali ich kryształy. A no, to w dupę. No. Ty, no nie ma tego tutaj. Cały mój misterny plan w pizdu, ale na pewno to jesteśmy we właściwym miejscu. I mean... Pod wodą się nie da kopać, nie? Nie ma opcji. Mechanika nie ma zakopanej. Nie, to leży zawsze. To może ktoś był przed nami przed chwilą. I zabrał. Bo zwykle leży gdzieś tak na głębokości jakichś 20 metrów ten taki kamień. Możemy jeszcze zaryzykować i przepłynąć z drugiej strony i zanurkować tak głębinowo bardziej. No jeszcze wiesz, czy te skały, no nie no, skały już są nie brane raczej pod uwagę. Nie są brane raczej. To się to nigdy nie leży tak super blisko brzegu, ale leży... Tak, że widać na dnie. Jest czerwony kryształ, kurde. To są te questy z tego, nie? Butelek. Z wyspy. Tak. Cholera. To jest aż niesamowite. No, widzisz? Nie ma tak, że jak ja wiem, to wam pomogę od razu automatycznie. Dupa. Trolled by the game. Kurde, nie. Można w tą grę grać samemu? Tak, jest można. Tak, ale ja to zawsze uważam, polecam, żeby grać, ale dopiero jak się już w nią pograło wcześniej dużo z załogą i się umie. Bo inaczej ona strasznie karze i daje w dupę. Ej, mały statek do nas podpływa. Za nami, dokładnie. Biegnę na statek. Dobra. Wracam.
No ja się dam zagrać. Gościu przy dziale w ogóle stoi, będzie strzelał chyba. No to tak, to przygotujcie się do walki. Ja jestem niestety ten. Muszę się dać zabić w ogóle. Płynę. Chodź. Ale nie strzelają. No już. Ahoj! Ahoj! A to jacyś przyjaźni! Tak, nie strzelają? Uważajcie, bo to się zwykle kończy... Dobra, znalazłem. Był dźwięk... Znalazłeś? Ale był dźwięk taki... Buu, może się zrespiło to przed chwilą. Możliwe. Dobra. O, jest! Masz go? Tak, ale to jest... My musieliśmy to widzieć prędzej. Po prostu mi się wydaje, że się zrespiło czy coś. Tak, możliwe, że się dopiero zrespiło. Ha! Dobra robota. No. Gdzie było? Z tej strony tam drugiej? Poza wyspą? To było poza wyspą, ale nie wcale tak płytko, tak głębiej właśnie. Nie, nie, głębiej, ale z drugiej strony od nas, tak? Tak. Mhm. Dobra. Dobrze. Siema Wojtek. Ja powtórzę moje mojemu czatku, że ja dzisiaj chociaż nie, Tadek, to nie ma nic wspólnego z tą stroną. To było na lewej burcie naszej, tu przy podbeczkami praktycznie. Tak? Czyli tak, tutaj, przed nią. Czyli to po prostu znaczy, że staj poza sami. Wyspą, czyli a nie... żeś kombinował. Tak. Dobrze, czyli to jest pierwsze. Tak, okej, utracone oko. Dawid. No. Dawid, czemu tu jest tak ciemno? Czemu tu nie ma latarni pozapalanych? Nie ma ropy. Nie Dawid, powiedz nie ma oliwy. Gdzie są latarnie? Kurwa, przy tu nic... Nie ma. Ale w telewizji jeszcze... Nie mrówka, tak? W telewizji nie przeklinałeś. W telewizji nie przeklinam. No właśnie. U ciebie się nie bluzga, tak? Pilnować języka. Nie, no, ale niedziela jest Boży Dzień, to wiesz jak... A, dobrze, to tym bardziej szanujemy. Cholera! Okej, okay. Czyli rozumiem, że ten wierszyk, czy ta pieśń, to jest jako kolejny kryształ tam jest. Aha, i teraz się zaczynają schody, bo to trzeba rozkminić. Teraz trzeba to dobrze jest. Przetłumaczyć sobie. No. His eye fell to rings of London water, landed on one eye's daughter. Rings of London water. I hide it here in depths below and keep my back to rival in the sky. Dobra. Dobra. Ja wiem. Musimy mieć wojownika za plecami. Dobrze? Czy nie? Great Warrior? Poczekaj, o kim on tam mówi? No, and keep my one back to daughter. Rival in the... Tak, jedno oka córka. Czekaj. Dobra. Jakie mamy tutaj w ogóle możliwości? Chcę sprawdzić. One eye... No to już, moim zdaniem Warrior to jest jako ten przeciwnik. Chyba, one że... One eye shark jest. Chyba, spy że... for Kraken fights with Scarab. Jest One Eye Shark? Tak, kumam. Ale co może być dla rekina przeciwnikiem? Może to też w ten sposób? No jest, fights with Scarab. Przecież masz napisane właśnie. Aaaa. Czyli musimy znaleźć tak. Najpierw wyspa, która jest Ring of Rocks and Water. Jest taka wyspa. Chodźcie do mapy. Spy for Kraken fights with Scarab. Czyli między rekinem a Scarabem, tak? Znaczy tyłem do Scaraba, jeżeli... Tyłem do Scaraba. No. I pewnie będzie trzeba iść w stronę jakoś. Dobra. Najpierw musimy znaleźć wyspę. Ja znam dwie takie wyspy. Kurde, w takim razie. Poczekaj chwilkę. Jedna jest obok nas i jest to tutaj zaraz obok. Ale zaraz. Trzeba znaleźć wyspę, już schodzę do ciebie na dół. No, jak oni tam ją opisali? Jego oko spadło na pierścienie lądu i wody. Tak. Rings of Land and Water. To będzie ta rozszczępiona taka troszkę. Tak. O to. Jest. No, to Sharkbaitko. No, i tam zresztą on mówi o coś o rekinie chyba, nie? One Eye's Daughter, no tak, czyli Landed with One Eye's Daughter. Czyli dokładnie. Że to jest Shark coś tam. I will hide it there. I'll hide it here in depths below. And keep my back to arrive in the sky. No dobrze. Dobra. No to po prostu daj koordynaty. Zobaczmy, gdzie jest krab. Nie krab, co ja mówię? Skarabeusz, tak? Skarabeusz jest w chmurze, górny róg prawy. Nie, to jest żółw, przepraszam. Żółw. Żółw.
Dobra, ja mam... Nie, to jest krak. Ankor. To jest skarabeusz? Dobra, mam skarabeusza. Skarabeusz. To jest ta jest... kostka, tak? Tak, jest. Skarabeusz jest na southeast, czyli to musi być na northwest. Czyli obstawiam, że to będzie na northwest wyspy. Tu. Gdzieś w tym miejscu. No dobrze, ale to podaj mi od naszej pozycji, na jaki kierunek płyniemy. Dokładnie w drugą stronę. Południowy. Dobra. Zachód. Kotwica w górę, dawaj. Kotwica w górę. Dawaj, kotwicę! Kurde. Ja! Czemu mam kamerę? Bo jaram. Ale już jak jestem pod wrażeniem twojego intelektu, pewnie w dzieciństwie robiłeś dużo krzyżówek, co? Nie, on po prostu już nas mógł dwa razy przeżyć, wiesz, Adrianek? A, na tej stronie. Żarty o wieku tatka zawsze są na modzie. Zawsze są zabawne, to prawda. O. One zawsze siedzą. A tak, Adrianek jest, mamy streama ja, Slayprox i Tadek, macie skład streama ustawionego, mam nadzieję, że wyrobię. Mamy skład streama tak, ustawionego, możecie sobie kliknąć i wtedy te trzy widoki tamten. Akurat może w Sea of Thieves, jak płyniemy razem na łódce, to nie ma z większego sensu, ale gdybyśmy się rozdzielili na przykład i każdy z nas szukał w innej części wyspy jakiegoś skarbu, to wtedy fajnie. A tak będzie zaraz pewnie. Znaczy najciekawiej jest chyba jak się walczy w ogóle z innymi statkami, to jest taki popczem totalny. No, to musi być zajebiste, żeby widzieć to z różnych perspektyw. Właśnie z Dawidkiem próbowaliśmy ten tryb aren grać, ale stwierdziliśmy, że w sumie na dwie osoby. Znaczy myśmy dwójką robili, wiesz, statki na czwórkę, no tak, więc tak średnio. Ale zauważyliśmy, że naprawdę ci, co zbierali skarby, to wcale nie byli... Znaczy myśmy inną taktykę podjęli. Myśmy tych skarbów nie zbierali. Tylko chcieliśmy po prostu im zadawać jak najwięcej obrażeń, albo sprzedać na przykład tylko jeden, dwa skarby, a potem już tylko pilnować, żeby inni nie sprzedali. Ale ciężko potem ogarnęliśmy, jest, że w sumie te skarby dają najwięcej punktów, bo sprzedanie daje 1000. No chyba, żeby wyeliminować przeciwników. Trafienie 25, jaki, możesz, Tadek, powiedz, jaki kierunek teraz odtąd? Wykopanie skrzyni 250, a utonięcie twojego statku odejmuje tobie 1000. Ale problem jest taki, że jak w sumie tam wchodziliśmy, to sporo osób od razu z lobby wchodzi. W sensie zaczyna się gra, coś tam grają i nagle wychodzą. I w sumie z takich, nie wiem, tam maksymalnie chyba jest 6 ekip? 6 ekip, tak. No i zostaje tam zazwyczaj 3. No to lamosy niestety, ale to cały czas, wiesz, 3 statki do walki to jest zajebiście dobry wynik. Brygantyna na pierwszej, przed nami. A widzę. Teraz centralnie, waliesz skałę. Ale tu zajeb przy dupie. W lewo. No i przywalę, no już przywalę, no dobra, no i przywalił, no. I po co się było kłócić, i po co było krzyczeć. Ale urwał. No było, no. To tylko jedna dziura, dobra. Dlatego tak się pływa, no jestem przyzwyczajony do tej małej tratwy, to zawsze jest wysoko żagiel, no. Dziękuję serdecznie za spamik tutaj followowy. Witam wszystkich serdecznie na pokładzie. A ja nie witam, bo Tadek krzyczał, bo że walnę w skałę i walnąłem. Nie krzyczał gdzieś. O, Warchog wrócił. Cześć pan Michał. Gdzie krzyczałem? Wołałem tylko w lewo. Krzyczał. Na kapitana będzie zwracał uwagę, bo źle płyniesz, bo w skałę walniesz. Ja chyba wiem, czy ja chcę walnąć w skałę, czy nie chcę walnąć w skałę. No. A, dobrze, nie, ja tylko tak sugerowałem. Dobrze, to następnym razem... Chciałem walnąć skałę, żebym sympatyczna zobaczył, miła, tak. Skała ładnie. Po prawej, chcę się przyjaźnić. Chciałem się zaprzyjaźnić, przytulić się chciałem. Czy się pan Bonkol chce z nią teraz przyjaźnić, czy się chce pan Bonkol z nią teraz boczyć na przykład? Będę takie pytanie zadawał. Mhm. I w zależności od odpowiedzi... A jeszcze bym chciał bardzo, żebyś ubierał to w piękne, liryczne słowa, wiersz najlepiej. W ogóle. Dobra. Dawidek poczuł powołanie aktora i chciał odwzorować scenę z Titanica. No. Ena! Nie, to nie tylko się Ja biorę ten kryształ do ręki, ja się boję. I'm the king of the world! Dobra, Tadek, bo jest taka aplikacja Twitch Things, to sobie tam wtedy odpalisz i będziesz śpiewał.
Oż ty, to ty, który mnie namawiałeś do śpiewania teraz, nie tak tutaj ten szalunek? Ale nie, to musi być śpiewanie, słuchaj, najlepiej jest śpiewać piosenkę, której nikt nie zna, czyli taką swoją wymyśloną, bo wtedy ci nikt nie powie, że ale to nie tak leci, nie do rytmu, nie do muzyki. Aha. Najlepiej to sobie wziąć osobę, która tam potrafi śpiewać. Aha. Bo tam jest też taka opcja. Żeby śpiewała dla ciebie, znaczy. Znaczy, bo to wtedy w duecie się sprzedaje, śpiewa się w duecie i część tekstu musisz też śpiewać. Poczekaj, dotknąłeś teraz ważnego punktu, jak to się monetyzuje. Ale to. Oj tam, przecież wszyscy to robią dla zabawy, a nie dla pieniędzy. Dokładnie. For fun. Ja wam tylko powiem jedną rzecz. Gdyby Tadek tych streamów nie robił, a w ogóle nie wiem, chyba za bardzo w prawo skręciłem. Ja przepłynę pod tym, Tadek, zobacz. Oj, Dawid. Dajesz. Pa. Dajesz, Bonko, wierzę w ciebie. 100% w ciebie wierzę. O, dawaj tam po środku. Oj, cudownie, jest dobrze. Jak dasz bardziej tak na... To możemy jeszcze tutaj ten, prawym harpunem się troszeczkę podciągnąć, jak chcesz. A nie wiem, czy to naprawdę działa? Nie, to jest tak, idealnie. Tak, pokażę ci, ale jak miniemy, żebyśmy z nim nie przypieprzyli, uważaj. No. Płyń teraz prosto, żagle do wiatru ustawcie jeszcze, żeby wziąć... A, mamy. Do wiatru jak się da. Dobra, tu patrz teraz. No, patrzę. O, nie patrz. Nie patrzyłem, a mrugnąłem. Wow, faktycznie działa. Nie. A to jeszcze nie przyczepiłeś, prawda? Nie zadziałało. Ja wam powiem, że Tadek ma chyba problem tak jak Makuła z określeniem odległości, nie? To jest... Ej, ja mam chore oczko, ja źle określam ten. Pole widzenia. Kurde, nie trafiłem. Tego się ciężko strzela, no. Co ja ci poradzę? To nie jest piwnica, Pawlisiu, to jest mój pokój na pierwszym piętrze. A, czyli tak jesteś bogaty, że ty już w ogóle mieszkanie rozdzielasz na piętra, a nie na pokoje. Pięknie. Tak, bo na parterze mieszkają starzy. Mamy dwa osobne mieszkania, ja mam na górze, oni mają na no, widzicie? Parterze. Bogactwo. Mają domek. Ja domek sobie w Minecrafcie mogę, kurde, zbudować. Ale patrzcie, to jest jednak 16-latek, nie na utrzymaniu z rodzicami. To mi się podoba. To jest tak, po prostu no. Ty jakby ty sam sobie tego Piotrusia Pana cały czas trzymasz przy sobie. Mocno, Piotruś Pan jest mocno we mnie. Tylko kurde, żeby Piotruś Pan jeszcze musiał pęgę na swoich starych tamtych zarabiać, to by było spoko. Znowu, poczekajcie, muszę tutaj pokombinować jeszcze. Nie, bo na skałę wpłyniemy. Domek tatka w Simsach mam zrobić? Kurde, jakbym dostał plan, to bym zrobił. Czy rodzice subskrybują kanał? Nie subskrybują. Ale konto założyli pewnie... Kurde, dzisiaj płaciłem za telewizję, więc jakie subskrybują mi kanał? Ja za nich, bo mogę im kupić suba ewentualnie. Zostawcie suba! The Gold Fort, the Lost Gold Fort. I następna wyspa to już jest to. Wyspa, która... Tak. Piękne to. Gdzieś na północnym zachodzie się zatrzymajmy. Czy będzie jakaś ciekawa gra? Nie, dzisiaj już żadnej ciekawej gry nie będzie. Dlatego musimy się wymęczyć. Jak można mówić, że to nie jest ciekawa, że to nie jest ciekawa gra? Kurde, w końcu dodali do niej ten tak zdam. Bo serio, w końcu dodali content, nie? W takim znaczeniu tego, czego ludzie oczekiwali. No wiesz czemu dla niego nie jest ciekawa, bo go nie stać, nie miała tej gry kupionej i będzie szkalował. A, czy to z biedy? No. Kryształek mamy... O, hej. Czy ktoś zabrał kryształek, który był obok steru, po prawej? Tak. Nie, spokojnie, on jest schowany.
za schodami. Jest na półeczce. Dobrze, żagle do góry. Kotwicę będziemy chcieli podnieść? Tak, nie będzie trzeba. Dobra, to mów kiedy. Czekaj, ja podpłynę jeszcze bliżej. Tylny żagiel. Dobra, dawaj kotwicę, dawaj. No dobra, jesteśmy teoretycznie w dobrym miejscu. To tam mówi co zagadka. Depth below, czyli będzie w wodzie, nie? And keep my back to rival in the sky. Czyli po tej części, czekaj. No nie spojrzałem, kurde. To była część północna chyba, co? No tak, północny zachód, z tego co pamiętam, ten rival, czyli skarabeusz był na północnym, na południowym wschodzie. Znalazłem jakiegoś kapitana Avery, ale nie wiem, czy może dotyczyć nie jest dla nas quest. Może dotyczyć tego questa. Kapitan, bo my mamy, zobacz, że my mamy kilka takich. A, tak. Ale spokojnie, tu jest chyba jeszcze jeden statek kapitan, i to nie jest nasz statek. Statek jest na, już wam mówię, gdzie. Teoretycznie dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. A jest statek jeden na SE, tak w razie czego. A ten taki dobra. Pojedynczy, wiem, myśmy go mijali chyba. Ta muzyka ambientowa pod wodą jest taka zajebista. Niech Tadek pokaże moc harpunów. No już próbował pokazać, jeszcze myślę, nie pokazałem, że... mocy harpunów. Pokażę. Przepraszam, spieprzyłem, bo nie trafiłem w skałę, bo tam jest opóźnienie jednak i... A ja mało strzelałem z harpuna, więc nie mam jeszcze wprawy. Słabo ich słychać? God damn what? Mam ich na maksa podkręconych tutaj na mikserze. To jest dobre tłumaczenie, co mi powiedział tutaj Wiz teraz, że mówisz, że widzów nie stać na niektóre gry, ale jak są duże premiery, to grasz w indyki zamiast te AAA-e. To nie kupujesz. No, ale może kupuję dlatego, że po prostu są niewarte tych pieniędzy. Ja czasem gram w AAA-e. Znalazłem. I lubię. Znalazłeś? Gdzie był? Mhm. Na środku. Na samym środeczku? Tak, w tej na samym jeziorku? Przy takiej wielkiej... takim... To coś jest wilka. To jest jakiś posąg. Jest taki jakiś... A, to jest posąg z głową rekina. Ooo, widzisz. To jest ta córka. I tutaj wyszło trollowanie tatka, które mówił, że no nie, no ewidentnie w głębinie. W głębinach. Ale to było pod wodą. Ej, no. Tak, było. Było w wodzie? Tak. Dobra, teraz jest rozwiązanie zagadki polega na tym, że musimy znaleźć wyspę, na której stojąc, patrząc na znak ryby, dotrzemy do wysp, na których jest, nieoznaczonej wyspy, tak? Która jest po prostu z tą statuetką. Tak, i teraz mamy tutaj napisane The Isle of the Singer. Tak. I ja się na tym zawiesiłem i bardzo długo kombinowałem. No ja bym powiedział, że to syrena jest. No nie, też tak myślałem. No to ale czekaj. Podpowiem teraz. Może ptaszek wracaj do konstelacji. No pokaż. Wyspa. Dobra, czekaj. Tam... Kto tam jest pieśniarzem? To poczekaj chwilkę. My sobie to... W ogóle to taki tylko strzał. Ta wyspa, która jest pod rybą, wydaje mi się trochę jak Snake Island, ale to nie wiem, czy to może być to. Ale wracam też do konstelacji. Też tak myślałem, ale nie, to nie jest ta. Mhm. Ale... Czekaj, bo czytam sobie. Dobra, jest jakiś Singing Snake. No, no właśnie, czyli trafiłeś, tylko nie trafiłeś wyspy. Czyli po prostu ta wyspa, ona jest...
pod tą konstelacją prawdopodobnie, tak samo jak było z Dzikiem i to, co wcześniej robiliśmy i po prostu tam musimy popłynąć i stamtąd musimy najpierw znaleźć wyspę śpiewaka. Co to jest wyspa śpiewaka? No Snake wyspę... Island, no musimy Snake Island właśnie. I ze Snake Island patrzymy na tą kolej, na... co to tam było? No coś tam... Na rybę. Ze Snake Island na rybę. Ale widzisz, no teraz... Adranek przeglądał, a ja nie widziałem w ogóle, że ten wąż się tak nazywa. Myślałem, że Snake. Ja też nie i w ogóle dopiero to był moment, który mi uświadomił, że w tych zagadkach, jak masz te opisy konstelacji, to te opisy w zagadkach odgrywają znaczenie, bo tam są określenia, które czytasz i nie wiesz, o co chodzi. A najczęściej rozwiązaniem jest właśnie coś związanego z tym, z tymi konstelacjami, z opisami tych konstelacji. Płyniem. Ktokolwiek mi poda koordy na Snake Island? Ustawiłem już. Na północny wschód. Wschód. Tak, dokładnie zawracać musisz. Dobra. Możemy zrobić szybkie 1-8. Ale to muszą wszyscy iść do tego, dawać. Nie, dwie osoby. Jestem już, biegnę. O, to we trójkę szybciej pójdzie. A ty grasz na padzie w ogóle, tak, Tadek? Tak, czy ale... jesteś masochistą? Walkę... Nie, jak walczę, to gram na myszy i klawiaturze. Ale jak gram normalnie, to nie gram, dlatego że na padzie masz przewagę. Jak stoisz za sterem, to pad wibruje, kiedy dostajesz obrażenia. Jaki znaczy, gość! Znaczy ma dwie zajebiste cechy. Po pierwsze wibruje, jak jest ten środek, przechodzi przez... O, to! To tutaj masz wibrację. Więc nie musisz patrzeć, a wiesz i słuchać, a wiesz, że jest że przejechałeś przez środek. A druga rzecz to jest to, że jak dostajesz obrażenia, nawet najmniejsze, to od razu wiesz, że dostałeś. Tadek, ty jesteś trochę must winowiec, czuję to. Co jestem? Must win. Nie, po prostu tak jest przyjemnie. A, jeszcze ze względu na streama, bo dużo ładniej się prowadzi kamerę na padzie niż na klawiaturze i myszy. To się mogę robić a, to wiecie. Oczywiście, to są ujęcia takie, jakbyś kurde miał gimbal, nie? Jakbyś no, dokładnie, w ogóle przez Roninem. A ponieważ już ogarnąłem dosyć nieźle, to... żagle mamy ustawione źle. Lecę. Nie wiem, czy nie trzeba dźwignąć. To jest góra-dół, Adrian. Tadek dba o widzów? Aha. Dobra, faktycznie. A nie, to ja wolę mieć Parkinsona. I sobie delikatnie tak ruszać myszką na boki, tak. Pawlisiu od razu, znany streamer promuje wibracje, zobacz jak. Zobacz jak. Wicka. Dotykanie gałki. Dotykanie gałki, tak. Znany streamer promuje zboczenia, zobacz jak. Zobacz memy. Papierosek. Płyniemy. Czekaj, odznaczmy te wyspy, bo burdel mamy. Dobrze, Dawidek. Czyli my teraz na wyspę węży płyniemy. Ja... Castaway trzeba wywalić, Snake Island jest niedaleko. A to nie możemy po prostu... Ale to nie będziemy tam cumować, tak? Po prostu znajdziemy sobie rybę, jak będziemy obok. No właśnie, nie musimy tam płynąć. Możemy popłynąć od razu na wyspę ryby. Tak, ale czekamy na noc, bo akurat tam dopłyniemy. Ale nie musisz czekać na noc, bo to działa teraz. Teraz też? Tak, działa za dnia. Dobra. Ryba. To dobrze. O, rekin za nami. Ojojoj. Rekin. Chcemy upolować Megalodona, czy nie? Mi to wszystko jedno, jak chcecie. Jaki to kolor jest? To zwykły jest. Jakby był żółty, to by było warto, a takiego to... Ale jak chcecie, ja to... Wszystko, chętnie. Ja to teraz tej ryby szukam na niebie. To zatrzymajmy statek może, albo nie, bo... Bo walniemy chyba zaraz, nie? Czy nie? Mamy... Ojej, to jest ryba? Nie, jeszcze nie. No ja szukam ryby, spokojnie, ty też. Chyba mam, tak, mam. Oreł? Dawidku, na... Między NE a E. Jak sobie dasz na chmurę, tutaj, to zobaczysz dzika. N a E? O, w sumie nie, prawy róg chmury. Znaczy tam jest dużo, ale ogólnie prawa strona chmury. Dobra. Tak.
Teraz widzisz, jest tam po prawej stronie takie wgłębienie i tam jest ta konstelacja ryby. Moment, to co to tutaj jest, to jest Snake Island już, czy nie? Czy to nie jest tak. Snake Island? A, to jest Snake Island. Już dopłynęliśmy. No dobra, i stąd? To jest ryba? Nie, czekaj, ja nie widzę, gdzie ta ryba. A, u góry jest taka ryba, dobra. U góry, no. Gdzie? Na dziób, musisz równiutko jak jest dziób naszej łodzi. I do góry, wysoko. Aha. Tak, jest, ryba jest, jest, dobra. Jest. Czyli dobra. To jest północny... Wschód, północny wschód. Bardziej dobra. Wschód. Pierwsza wyspa na wschód, jaka jest? Stevens Spoils. To raczej no nie. Nie, raczej Ford? Wątpię. Crux Hollow jest. Pokaż ten Ford. Aha, ale... Albo ten Old Ale Woods przecież... Ford. Ale to mówiłeś... No właśnie, przecież, Tadek. No właśnie. Mówiłeś, tak, że jest tak, nieoznaczona. Tak, tak. Ale tak, Tadek to... nas troluje, on to wszystko wie, wiesz? Nie, nie, po prostu płyniemy w kierunku ryby i tyle. Tak, zobacz. Płyniemy. Jesteś tutaj? Dawid, chodź, pokażę ci, gdzie są wyspy nieoznaczone. Tutaj jest nieoznaczona wyspa. Ja tylko podniosę z nim. Tutaj, gdzie jesteśmy, są chyba dwie nieoznaczone wyspy. Ich jest dużo. Dobrze. Tadziu, to ja trzymam kurs taki, jak ma być. To, tak, to... Trzymaj kurs na tę rybę. Już ci mówię, o dobrze, chyba jest dobrze. No, tylko że kręcę. Bo... Tak, jeszcze bardziej na prawo troszkę. A, na prawo nawet, dobra. Jeszcze troszkę na prawo. Dobra, robię na prawo. Dobra, jest chyba, jest dobrze, idealnie. Ale, no to muszę odbić. Tak, kurde, powiem wam, myślałem, że jeżeli chodzi o to szukanie konstelacji, to że to nie będzie tak aż mocno widoczne, w sensie, że będą gwiazdy i tak dalej, tylko że sami będziemy musieli sobie to łączyć i tak dalej. No myśmy próbowali, stary, na początku nie wiedzieliśmy, że trzeba mieć lunetę, bo żeśmy nie poczytali i próbowaliśmy je rozkminiać bez... widzisz. Uwierz, że nie jest łatwo. Aha, znaczy to też minus jest taki, że trzeba czekać na noc i tylko podczas nocy. No więc właśnie dlatego to jest fajne, że to działa 24 godziny na dobę ta luneta. Mhm. Kamerka zaraz wróci, teraz jest palony papieros, dlatego nie ma kamerki. Siema, Detnik. A ja chyba źle coś popłynąłem. Bo za bardzo na E. Dobrze płyniesz, płyniesz. Tak? Jak płyniesz. Tak. No bo tyś mnie tak pokierował, tak bardziej tak, na E. Tak, jak płyniesz teraz. No dobra. Widzę wyspę przed nami. Ląd? To jest Uncharted. Ląd przed nami, ahoj. I to jest Uncharted, tak. A jest. A no i nie jest oznaczona, dobra, to jest chyba tam. Ej, a to nie jest czasem to miejsce, co jak ja za pierwszym razem robiłem, ja tam wskoczyłem do tej wyspy i to było w ogóle jaskinia podwodna, to jest to? Nie. No. To, no to ja ją chyba w ogóle odszukałem, nie wiem, przez przypadek? Tak, bo to one są takie, że jak ją zobaczysz i widzisz, że nie ma nic na mapie, to natychmiast zaczynasz to sprawdzać. No. Mówię ci, to że jeszcze z Alfy one już były. Co dostanie? Mrówkowski. Poczekaj, przepraszam, no. Bąkorku. Mrówkowski, ja zwracam uwagę na wszystkich, jak piszą do mnie z Atem, ale teraz nie zwracam, ponieważ jesteśmy na streamie z panem Bąkolem i nie chcę zaśmietać panu Bąkolowi. Ale co, możesz gadać, ja czasem też nie, odpowiadamy. Słuchaj, ty już nie udawaj, że jesteś taki dobry, bo wiemy dobrze, o co ci chodzi. O sławę, pieniądze... Chodzi o pieniądze i o wbicie się na wysokie oczywiście zasięgnięcie twoim plecom. Tylko i wyłącznie o kontakty. Tak. A z tym morsem nie udało nam się nic ustalić, to nie jest mors, to są po prostu jakieś... Ale nie, a szkoda, fajnie jakby to było takie ukryte, jakiś żarcik jakieś takie, nie? Coś takiego, to by no, też było fajne. No, ale próbowaliśmy to rozkminić i wyszło A, czyli że ktoś się topił. No tak wiesz. Tak, masz rację. Dobra, żagle. Ogarniam żagle. Ktoś się topił i latarenką robił morsa, wiesz? Tak. Pyk, 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 pyk. Dobrze, po oczku bierzemy. Czekajcie, najpierw znajdźmy tę jaskinię.
A bo co? To jest w ogóle, przepływamy nad mielizną totalną. Znaczy woda jest kompletnie ciemna, także czy idzie już kotwica w dół? Mielizny. Poszła? Nie, nie rzucajcie, nie rzucajcie, nie ma po co. To trzeba wykręcić delikatnie w prawo. Tak. No, delikatnie. I będzie akurat. No i jaskinia jest hop-siup. Jest tutaj jaskinia? Nie. Jest chyba... O, tutaj coś jest na... na no ten bzykacz tam jest, a nie... Nie, nie, no tu jest skrzynia do sprzedania, ale tu ma Marauders jest. Dobra, to nie z tej strony, chociaż tu przepłynę sobie. Jaskinia z tego co kojarzę była koło dziobu albo... no kawałku statku, który zatonął. Tutaj jest ten statek, który zatonął. Bo ja mam plecy duże, ja mam brzuch duży. Jakby się trzeba było odbić, to od brzucha. O. Ty żeś wziął ten jeden kamień? Wziąłem kamień jeden. Nie wiem, czy ktoś wziął drugi. Statek zielony. Tak, mija nas statek. A, dobra. Dobra, ja znalazłem jaskinię, wpływam. Na pewno mijają. Dawidku, gdzie jest? Idę do was, bo ważniejsze jest to niż cokolwiek innego. Skarby możemy stracić, tam jakieś główienko. Obok rozbitego statku, w którą stronę to jest? Czekaj, bo zasłonięte coś jest. Nie wiem gdzie. Tu. Ej, Dawidek, ale ty jesteś pewien, że to musi być w jaskini? Tak, to jest jaskinia prowadząca do tego, do podziemnej takiej groty. Dobra, jestem w tej jaskini. To dobrze, a gdzie to jest jakby w relacji do rozbitego statku? W relacji do rozbitego statku to taka, no to jest na prawo od niego. Zresztą jak będziesz pływał, to są pod wodą takie jakby, taki jakiś taki ornament, nie wiem, jakby jakieś... Azteckie, ja wiem, to azteckie, tak, to znajdę, to będę w domu, ale... Ale to źle popłynąłeś, to jest... Masz, tak? Tutaj, tu obok mnie są. Po waszej stronie, tak, czyli po stronie naszego statku? Mhm. I dawaj, i ty obok tych... A wypłyń? Przeszedłeś, tak? Tam popłynąłeś. Dobra, dalej. Widzę, popłynąłem, widzę. Ty, ej, wracają. No, oni będą próbowali na sceny sportować. Ale to może byśmy te kamyczki wzięli od nas, bo tam w sumie te klejnoty zostawiliśmy. Nie, ja już mam kamień. Ja mam kamień i czekam pod figurką, żeby... O, ktoś strzela. Strzelają do nas, tak. Zatopią nas, ale to nieważne. A to wy wbili nam na statek już. Nieważne, zostawcie to. Ważne, żeby teraz zrobić questa. No dobra, to idę do was. Kurde, gdzie to jest? No właśnie, to są te budowle, ale nie wiem, gdzie jest Dawidek. No, ja już jestem w jaskini. Znalazłeś budowle, ale nie znalazłeś jaskini. Pod wodą, przy brzegu, no. Już ci mówię. Jezu, ja nie umiem ci teraz powiedzieć, bo jestem w niej, w środku, więc jakie koordynaty miałbym ci podać. Musicie znaleźć po prostu duży, nie tylko dziób, nie tylko kawałek statku, tylko taki naprawdę konkretny, wielki kawał zatopionego statku. I to jest przy tym. Jest tam dalej, pod, tak. I się, to tam jaskinia jest dobra, pod główną wyspą. No. Kierowałem się tym, co Dawidek mówił o tej budowle. I stoi taka malutka jakby figurka, taka wyglądająca jak mała kolumna na takim kamieniu, to tam jest wpływ do jaskini. Powinniśmy ich wpierdzielić tak naprawdę, ale już trudno. Dobra, jestem, mam to. No. Tutaj jest... Widzisz mnie, Adrian? Jak znaczy... będziesz, to płyniesz do tego statku, to tak. Na prawo od jego dziobu jest. A, dobra, to już wiem gdzie. Prawdopodobnie jak się wynurzymy, to nie będziemy mieli już statku, więc jedna osoba będzie musiała się poświęcić i zabić. I cofnąć do statku. Skąd żeś znalazł? Co żeś zrobił? Nie, jeszcze nie wykonałem, a tutaj był opis. Słuchaj. On strzelają. Przy tym takim języku tej figurki, gdzie się oczy wkłada, to po prostu stała oparta taka notatka. Dobra, czekamy na Adriana. Już dopływam, już jestem w jaskini. Pływam. Ale nam rozpierdalają ten statek. Dobrze, przepraszam, rozpieprzają. Rozpieprzają. Dobra, jest. Dobra, to wsadzajcie. Dobra, no to go. Otwiera się coś. Paszcza. Skarabeusz.
totem skarabowy. I zobaczcie, że notatkę dostaliśmy. Gdzie się otworzyło? Paszcza mu się otworzyła. Że od skaraba, płynąc w kierunku niedźwiedzia... Ciekaw jestem, czy ma znaczenie, no nie, tutaj ma na pewno znaczenie, że po lewej mijamy to, no potem to jest Crooked Mast, ten niedźwiedź, więc, znaczy na prawo od niedźwiedzia to jest Crooked Mast. No i co, że słońce po prawej? To, chyba, że to słońce jest nie, tak... Nie, to jest Crooks Hollow, skarab jest na Crooks... A, przepraszam, Crooks Hollow, Crooks Hollow, fakt. Crooks Hollow jest takie charakterystyczne. No to tak jakby pokazuje od razu miejsce docelowe. No skarab jest na Crooks Hollow. No. Nic tutaj... Chyba, że... Ale czy mamy tutaj cokolwiek do wzięcia stąd? No skaraba, mam. Tu, o. Ty żeś wziął, tak? Ja wziąłem skaraba i on pewnie z kluczem, tak? Idziemy. Tak, no dobra, tu poczekaj, nie. A nie, trzeba nie zobaczyć, czy nie przypłyną tutaj. No właśnie, musisz ja go to, teraz ja, gdzieś położyć. Ja schowam go gdzieś. Ja popłynę zobaczyć. I trzeba by było załatwić. Pewnie. No tak, tak teraz tak. Ktoś by musiał suicide'a walnąć. Dobra, to inaczej, chyba. Poczekajcie, ja walnę suicide'a. Ja teraz się, ten, zabiję. Tu mnie Adrian, chodź ze mną, wiesz? I niech pan Bonkol poczeka tutaj no. Na nas. Albo pan Bonkol i Adrian, niech, nie wiem, ktokolwiek. Nie, to ja poczekam chwilkę. I tak jest, i tak jest skład stream, to sobie właśnie możecie oglądać, gdzie oni są. Ja sobie tu postoję w tej jaskini i skorzystam z tego, skoczę szybko do łazienki. Dobrze. Ja się topię.